Oj, jak pachnie, to chyba grzyby. A choinka w tym roku jest naprawdę ekstra. Tato się postarał. Ciekawe, co będzie pod choinką. Jak ją tato przystroi? Nie mogę się już doczekać. Doczekacie się, doczekacie. Tymczasem jeszcze mnóstwo pracy przed nami. Pamiętacie, że do was należy nakrywanie stołu? Także tego ptasiego na dworze. Dobrze, pójdę nasypać ziarna do tarnika, a przy okazji zamknę bramę, żeby nikt nam nie przeszkadzał. O nie, dzisiaj brama i drzwi pozostaną otwarte. W taką noc żaden wędrowiec nie może się tułać. Nie wiadomo, jakich gości przeprowadzi do nas droga. Światło naszego okna powinno być jak mała gwiazdka z nad Betlejem. Znacie przecież ten wiersz, który zawsze powtarzała babcia? Dzień Wigilii to niezwykły sobie dzień, jak co dzień. W każdym sercu, wierzcie mi, życzliwość się rodzi. I choć ludzie w dzień Wigilii tacy zagonieni, mają uśmiech i z kimś drugim pragną go wymienić. Znamy też inne, przygotowujemy na szkolne jasełka. Przy wigilijnym stole niech gość obcy zasiądzie, w twoim rodzinnym kole, przy układku, kolędzie. Nie zapomnij, gdy siądziesz za szerokim stołem, o tych, którzy są w drodze strudzeni mozołem. O tych, co pobłądzili i patrzą z rozpaczą, czy przyjazne im światła Betlejem wyznaczą. Nie zapomnij, gdy siądziesz czekając na Boga, przywitać przyjaciela i pozdrowić wroga. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśnie jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotnym nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. Pamiętamy o tym polskim zwyczaju i na pewno położymy na stole dodatkowe nakrycie. A może razy kilka, przecież całkiem niespodziewanych gości może być tu wielu. Ktoś tu mówił o niespodziewanej wizycie? I oto jestem, prosto z Londynu. Mam nadzieję, że się nie spóźniłam. Na lotnisku taki tłok, każdy chce kogoś odwiedzić. O, zaczęliście już przygotowania. Pozwólcie, że wtrącę swoje 3 grosze. Proszę, przystrój choinkę wizytówką mojego kraju. Gdzie mogę powiesić skarpetkę na prezenty? Mam tylko jedną, ale jest ogromna. Pomieście podarki dla wszystkich. Zobaczcie, ile dostałam świątecznych kartek. Przystroję nim wasz dom, bo widzę, że sami tego nie robicie. Całość wolniej. No, teraz jest trochę angielsko. Jeszcze coś na zachętę dla świętego Mikołaja. A może tego posłuchamy? Będzie nam weselej. Przyjechać do was z Kopenhagi to naprawdę wielka sztuka. Widzicie się tak bardzo. My, Duńczycy, też mamy swoje Boże Narodzenie i nie lubimy świętować samotnie. Chyba mnie przyjmiecie. Nie przychodzę z pustymi rękami. To nasze tradycyjne ozdoby choinkowe. Sądzę, że będą pięknie wyglądały na polskim drzewku. A oto najważniejsza rzecz. Szczęśliwy migdał. Kto go znajdzie w swoim deserze, dlatego następujący rok na pewno będzie szczęśliwy. O, myślę, że i dla gościa w dalekim Finlandii znajdzie się miejsce przy waszym rodzinnym stole. U mnie w Laponii mróz zadyma saniami tajemnicze. A tutaj ciepło, przyjaźnie, serdecznie. Witajcie przyjaciele. O, jak widzę, ktoś o mnie pomyślał. Ten doprawdy wzruszony. Oj, chyba się pośpieszyłam. Sądząc po siadach na dworze, dzisiaj zjem tego poczciwego grubasa z Laponii. Befana, jak miał ci widzieć, tak rzadko się spotykamy. Jasne, kiedy ty kończysz pracę, ja ją dopiero zaczynam. Na tydzień ruszam z prezentami do włoskich dzieci. Zdecydowałam się jednak zostanę znajomym i wyszłam ci naprzeciw. Ty, staruszku, masz oczywiście same miłe podarki. Ja jak zwykle dźwigam wóru czarę z cukierków dla tych miłych groszy dzieciaka. U nas takich nie znajdziesz, Bafeno, ale proszę, usiądź z nami.
Ale, ale, wy tu sobie siedzicie w ciepełku, a na dworze marzną jeszcze inni chęć do wspólnego świętowania. Zwłaszcza ci weseli ludzie w serdakach, podobnie do pasterzy z Szopki, są u Ojca Świętego w Watykanie widziałam, tylko że oni mówią, że z Chmielna, a nie z Watykanu. Bardzo dziwne. Hurra, to ciocia Zosia z rodziną. Przecież obiecała, że przyjedzie i urządzi prawdziwe kaszubskie święta. Te święta będą raczej międzynarodowe. Otwórzmy szeroko drzwi, niech wszyscy wejdą. Choinka już przystrojona, a nasz stół ciągle pusty. Pora podawać poprawy. My pomożemy! Każdy z nas przyniósł ze swojego raju jakiś jego wigilijny, tradycyjny specjał. To, co dzisiaj najważniejsze. Opłakaj. Zanim zaczniemy kolację, podzielmy się nim i złóżmy sobie życzenia. Podzielić się opłatkiem? Powiedz mi, co to znaczy. Dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. Ta kolęda od opłatka się zaczyna, bo opłatkiem najpierw dzieli się rodzina. Od opłatka i od życzeń naszej mamy, od tych słów na opłatkiem wyszeptamy. A ty, nasza kolędy domowa, słowa mamy w pamięci zachowaj i zaśpiewaj za kolejnym nam kolędą, że najbliżsi zawsze przy nas blisko będą, że nikogo nie zabraknie przy tym stole, przy kolędzie najpiękniejsze z wszystkich kolęd. Dzieląc się nawzajem wigilijnym opłatkiem, życzymy sobie święta noc, w tę noc, żeby człowiek nie był obcy, żeby nie było samotny, by każdy z
nas przychodzą sobie, ale dawno zapomniano. Ktoś komuś przebaczył, ktoś się rozpłakał, ktoś zamknięte drzwi otworzył. Gdy wszyscy byli dobrej woli, a na świat się pomógł. Ciepło kradą się.